Przeżywając kolejny Światowy Dzień Osób Konsekrowanych, pochylamy się dzisiaj nad hasłem ku pełni życia w Chrystusie. Przynależność nas, osób konsekrowanych do Jezusa i oddanie się Jemu, nie zamyka nas na Kościół czy na otaczający świat, ale jeszcze bardziej otwiera i pobudza do troski o Niego. Osoby konsekrowane to nie tylko zakonnicy, zakonnice, siostry, bracia zakonni, ale to również osoby żyjące w instytutach życia osób świeckich, ale także i ci, którzy prowadzą indywidualne formy życia konsekrowanego, do których należą dziewice i wdowy konsekrowane. W naszej archidiecezji posługuje 17 zgromadzeń zakonnych męskich oraz 32 zgromadzenia żeńskie, którzy pragną wychodzić swą posługą do różnych osób, do dzieci, do chorych, do rodzin biednych, rozbitych, patologicznych, zagrożonych moralnie. Chcemy uczestniczyć w ich trosce o chleb powszedni, chcemy widzieć i rozwiązywać ich problemy duchowe, ale przede wszystkim dbać również o ich rozwój wiary. Służąc w naszych charyzmatach w Kościele łódzkim, chcemy przyczyniać się do wzrostu życia Bożego w nas, w naszych parafiach i w naszych środowiskach. W imieniu dziewic konsekrowanych, żyjących w świecie, chcemy arcybiskupowi dziękować za to, że mamy miejsce w Kościele, za modlitwę, za to, że mamy też miejsce w sercu arcybiskupa. I prosimy o modlitwę, żeby nasza posługa i bycie w świecie i w Kościele podobała się przede wszystkim Panu Jezusowi, ale również, żeby cieszyła ludzi, którym będziemy potrzebne. Dziękujemy także dziś księdzu prałatowi Aleksandrowi Janeczkowi, który przez długie lata tak dyskretnie posługuje osobom konsekrowanym w Wydziale Zakonnym. Dziękujemy księdzu prałatowi Zbigniewowi Traczowi, ceremoniarzowi dzisiejszemu, kanclerzowi kurii za przygotowanie tej uroczystości i braciom klerykom, asyście kleryckiej z zakonu franciszkanów za pomoc w modlitwie, żeby nam dzisiaj się dobrze modliło. Także dziękujemy księdzu proboszczowi katedry, księdzu prałatowi Ireneuszowi Kuleszy, księżom proboszczom z parafii, w których posługujemy i wszystkim wiernym za modlitwę. Prosimy cały Kościół łódzki o ciągłą modlitwę za osoby konsekrowane, byśmy wytrwali w naszym powołaniu, w wierze i w oddaniu się Bogu.